Siemaneczko, w 46. części Let's Play Dirty Swamp musimy się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Iran został nowym przywódcą. Wszystkie zasługi za zabicie czarnych magów i tak dalej spadły na niego dziwnym trafem, co mi się nie do końca podoba, no ale dobra. Tu mamy szpital polowy. Że też doszło do tego, że sympatyzujemy z buntownikami. Życie. Nie podoba mi się to. No, to kompromis... Sytuacja wymaga takich kompromisów, moja droga. Dobra. Oni zostali ranni podczas zamieszania. Jak się miewasz? Mógłbym wygłosić ci cały wykład na temat mojego bólu. Nie to oczywiście, żebym się skarżył. Wojownicy nie wiedzą, co to... Ból. W porządku. A co z Migasem? Natknąłeś się na niego w świątyni? Tak. A, tak. Miges. Powinien był już właściwie wrócić. Ej, mówię do ciebie, co z nim? Na pewno ma się dobrze. Zaraz go odwiedzę z ciekawości. To dobrze. Bardzo się o ciebie martwił. Szlak. Ale oni zostali ranni podczas zamieszania z buntownikami, czy przez orków? Co się działo po naszym napadzie? No. O tym, jak Najaty i ja zostaliśmy ciężko ranni przez strażników. Aha. Dwóch z nich nagle pognało w kierunku świątyni. Dalej to był istny chaos. Po wszystkim wycofaliśmy się do wioski. Okej, okay. No to dobra, już wszystko jasne. No wiedziałem, żeby pamiętać o tym zielarzu, cholera, ale no były drzwi zamknięte, kurde. Nie, na pewno go jakoś wyciągniemy, no. Musi być jakaś opcja. Aha. A, zapomniałem, że to jest ten, co tak dużo mówi. Arenę zostawimy może na później. Na razie chcę się właśnie rozpatrzeć w sytuacji. Jak to wszystko wygląda. Tutaj. Thorsten, może teraz będziesz bardziej... Zajęty! ...rozmowny, nie? Zara. Hey. Wygląda na to, że zdążyłaś się już zaaklimatyzować. A miałam jakiś inny wybór? Budownicy wprawdzie mieli w swoich szeregach kucharza, ale nie dotarł na czas do obozu. Pewnie chciał zabrać ze sobą jeszcze swój kocioł. Nie był to zbyt udany pomysł, jak się okazało. To znaczy, że teraz musisz gotować... Jak mówiłam, o Jezu, sorry. Nic na to nie poradzę. O, to niedobrze. Przecież to chyba Snaf, nie? Nie. Nie, tu gotował ten gościu na zewnątrz. No tak, Hamów Deon nie był za uprzejmy dla nas. Mam dla ciebie więcej tych świątynnych. Dokładnie. Grzybów. Cudownie! Od razu biorę się za przygotowanie potrawki. Zawsze mi smakują te jej potrawki na grzybkach. Czujesz ten zapach pysznych, spleśniałych grzybów? Proszę. Naprawdę zasłużyłeś na tę porcję. Dziękuję. A teraz jedz, nim ostygnie. Tak zrobię. Drakosz poprosił mnie, abym przygotował mu mieszankę ziołowo-grzybową. Mhm. Nasza sytuacja jest bardzo napięta. Nic więc dziwnego, że potrzebuje trochę większego skupienia. Z chęcią bym mu pomogła, ale nie mam ani bagiennego ziela, ani ciemnych grzybów. Ja mam wszystko. Musiałbyś się za tym rozejrzeć. Bez problemu. Do takiej mieszanki będę potrzebowała 3 roślin bagiennego ziela i 5 ciemnych grzybów. Mhm. Mam już wszystko przy sobie. Świetnie! Daj mi to, a wyczaruję Drakoszowi coś cudnego. Dobra. Proszę, zanieś mu to. Na pewno wesprze go w tych trudnych chwilach. Robi się. Okej, dobrze, czyli to już mamy. Bardzo dobrze, czyli już jedna rzecz jest odhaczona, wzmacniać. Może stestujemy to później. Jak będziemy mieli chwilę. Dobra, czy ktoś tutaj się nie chowa na przykład? Nie? Dobra, zobaczmy co tam słychać u Kowala. Pewnie siedzi tutaj też ten, od tubylców, rzemieślnik. No, oczywiście, że tak, kurna, taki pancerz ma? Bardzo ciekawe. Dobra, tu się chyba nic nie... A jednak coś tu się mogło zmienić. Cholercia.
To nawet łatwo poszło. O, bardzo chętnie bryłkę rudy weźmiemy. Bardzo chętnie. Dobra, teraz... Słyszałem, że zdobyłeś trochę tej magicznej rudy. To prawda. I co w związku z tym? Przyszedł do mnie Drakosz i poprosił, żeby cię wesprzeć. Jeśli ci to w jakiś sposób pomoże, mogę ci z dwóch takich bryłek wykonać magiczny amulet. Zastanów się. Ale co mi da ten magiczny amulet, co? Poczekaj, pogadamy jeszcze na spokojnie o tym. Jak to jest mieć znowu dach nad głową? Nawet sobie nie wyobrażasz, jak bardzo stęskniłem się za moim starym domem. Tu kiedyś mieszkałem, a teraz muszę dzielić to miejsce z buntownikami. Czy twoja oferta z magicznym amuletem jest wciąż aktualna? Oczywiście. Co cię konkretnie interesuje? Aha, mogę sobie wybrać mana plus... Aha, a zręczność plus mana plus siła, siła plus zręczność. Znaczy, kurde... Wiecie co? Ile mamy tych bryłek? Jedną tylko. A on chciał ile? Dwie? Swoją drogą, my mamy taki amulecik, nie? Premia do siły i do many. Czy... Oczywiście. Znaczy, na razie to nas na to nie stać. No właśnie, więc na razie zapomnijmy o temacie, ale będę miał to na uwadze. Hej! No? Niezła zbroja. Tak, pochodzi z czasów, kiedy służyłem w Straży Miejskiej. A. Nie sądziłem, że jeszcze kiedyś się przyda. O, proszę. W obecnej sytuacji raczej lepsze to niż ten fartuch. Czekaj, czekaj, rozumiem. Czekaj. Czy później nie będzie takiego strażnika w Korinis? Ha. Zatem powiadasz, że służyłeś w straży. Zgadza się. To był naprawdę spokojny okres. Przynajmniej dopóki nie wybuchła wojna. Wolałem wtedy posłuchać Rajmonda, niż usługiwać dalej temu nieudacznikowi w koronie. Ale gdy tak patrzę na to z dzisiejszej perspektywy, to chyba był błąd. Dobrze, że przynajmniej został mi na pamiątkę ten pancerz. W końcu zapewnia lepszą ochronę niż jakiś tam zafajdany fartuch kowalski. Jak idzie praca? Naprawdę? Nawet w takiej trudnej sytuacji musisz mi zadawać tak głupie pytania. Już dobrze. Dobra, nie stresuj się. Wszyscy się tak piją z powodu paru orków. Tak. Nie rozumiem tego. Ja też nie. Potrzebuję lepszego wyposażenia. A kto go nie potrzebuje? Kiedy orkowie zaatakują, każdy będzie chciał trzymać w ręku możliwie najlepszy oręż. Czym ty się wyróżniasz na tle pozostałych? Stary, jestem bohaterem. Stałem się silniejszy niż ktokolwiek w tym obozie. Mm-hmm. Naprawdę tak sądzisz? A może po prostu jesteś tylko samochwałą i arogantem? Pomyślałeś o tym? No, ale mnie denerwujesz. Uratowałem was od knowań Rajmonda. Ach tak. Śmiem wątpić, czy faktycznie były one gorsze od tych wszystkich bestii czyhających na zewnątrz. A co ja wam na to poradzę? Nie mam pojęcia. Ale chyba sam przyznasz, że niezbyt się to wszystko zeszło w czasie. Mogę dobrze zapłacić. W obecnej sytuacji mam to totalnie gdzieś. Co ja mam począć z tym całym złotem, kiedy w każdej chwili mogę dostać zardzewiałym orkowym toporem w czerep? Właściwie wiesz co? Wszystko mi jedno, jakimi motywami się kierujesz, bo ja ci i tak nie pomogę. Cholera jasna. Czyżby skończyło ci się zaopatrzenie? O co chodzi? No cóż, pancerzy faktycznie już nie mam. Wszystkie zostały rozdzielone. A w sprawie broni i tak najlepiej uda się do Alafa, Skiniego albo Patii. Gdybym tylko dostał trochę tej magicznej rudy. Magicznej rudy? Tej rudy, którą Hektor przetargał tuż przed oblężeniem orków. Dzięki niej Bogir i ja byliśmy w stanie znacznie poprawić pancerze wojowników z wioski. Na więcej niestety nie ma co liczyć z mojej strony. Zdaję sobie sprawę, że możliwości, jakie oferuje ta ruda, są niemal nieograniczone. Problem tylko w tym, że i tak już skromne zapasy rudy są teraz rozrzucone po całym obozie. Tragedia. A miałbym szansę wykucia broni mojego życia, ale to się nie uda przez skąpstwo tych ludzi. To kto ma teraz tę magiczną rudę? Nie mam zielonego pojęcia. Hektor powierzył mi 5 bryłek. 3 z nich poszły już na pancerz wojownika z wioski. Reszty nie chciał odstąpić, uparcił sakramencki. I tak na nic mu się nie przyda.
Cholera, mam nadzieję, że nie było innej opcji. W sensie, tak się zastanawiam, czy jakbyśmy zostali mistrzem areny, czy pojawiłaby się jakaś dodatkowa opcja, żeby go przekonać. Czy może to tak z góry miało być, nie? Mógłbyś ulepszyć może moje tak miało być, gdybym przyniósł ci dość rudy? Tak, mógłbym. Ale czy ty mnie w ogóle słuchałeś? Hektor ma rudę. Jakoś sobie poradzę. Nie mogę się doczekać. Gdyby naprawdę ci się udało, zapaliłbym się na tyle, by wykuć z nich miecz, jakiego jeszcze nie widziałeś. Oczywiście mogę nimi również poprawić jedną z twoich zbroi, ale wykucie miecza z tego kruszcu byłoby spełnieniem mojego odwiecznego marzenia. W dupie mam miecz, stary. Ile rudy byś potrzebował? Wszystko zależy od tego, co chcesz zrobić. Na miecz jednoręczny będę potrzebował gdzieś od 4 do 6 bryłek. Na dwuręczny oczywiście nieco więcej, tak od 5 do 7 bryłek. A jeśli mam ulepszyć jeden z twoich pancerzy, powinny mi wystarczyć do tego 3 bryłki. To też kwestia tego, co ze sobą przytaszczysz. A jaki rodzaj pancerza najlepiej przytaszczyć? Oczywiste jest, że nie wszystkie pancerze nadają się do ulepszenia. Szata? Z pirackim ubraniem albo jednym z tych skórzanych pancerzy bandytów i najemników nawet nie masz co przychodzić. Pancerz tych wojowników z wioski dla przykładu nadaje się w sam raz. Możesz podpytać Bogira, czy nie ma jeszcze jednego na składzie. Mogą być również te zbroje, które nosili strażnicy Reja. O. I jeszcze ten pancerz w rdzawym kolorze. To mi wygląda prawie jak smocze łuski. Rick też do mnie przyszedł właśnie z czymś takim i kazał sobie z nich zrobić zbroję. Z odrobiną magicznej rudy będziesz w tym niemal niezwyciężony. Ale będę potrzebował do tego przynajmniej 5 bryłek rudy. Czyli... szata raczej odpada. Trochę mnie zmartwił. Raj bardzo pyskaty się zrobił. No zobaczymy. Znaczy broń to mnie średnio obchodzi. Kurde, no bo chyba że kostur, ale kostura mi na pewno nie wykuje. Nie masz przypadkiem przy sobie jednego z waszych pancerzy? Wcześniej sobie przypomniałeś. Przecież samemu proponowałem ci go wieki temu. Ale poszczęściło ci się, bo faktycznie mam jeszcze jeden egzemplarz. Uch. Nie tak prędko. Właściwie to miał być przeznaczony dla Kajora. Zdecydowanie zbyt długo biegał bez odpowiedniego pancerza. A jeśli wtargną tu orkowie, wszyscy powinniśmy być dobrze uzbrojeni. A tak patrząc po tobie, Kajorowi bardziej przyda się nowy ekwipunek. A gdybym tak dał ci w zamian jeden z moich pancerzy? A co takiego ze sobą przytaszczyłeś? No dobra, dobra, poczekaj. Na razie to się wstrzymamy z tym, bo może uda się ogarnąć jakąś lepszą szatę po prostu, nie? Aha, i przekimamy się od razu tutaj zawczasu. Kurde, mam nadzieję, że z tym Justynem... Nie ma teraz na to czasu. Naprawdę? Barak słabnie z minuty na minutę. A, zapomniałem o nim, przepraszam. Mam nadzieję, że z Kowalem lepiej byśmy tego nie załatwili, nie? Mam taką cichą nadzieję. Dobra, ja tu muszę ze wszystkimi pogadać, no ludzie, dajcie trochę, wiecie, wytchnienia. Naprawdę. Kogo my tutaj mamy? Kim ty jesteś? O, może hej, to jest ten brat cały? Kim jesteś? No? Nigdy cię tu jeszcze nie widziałem. Ja ciebie też nie. Musieliśmy się minąć. Mniejsza. O. Jestem brat. To ty jesteś ten brat, który ostrzegł drużynę Hektora. We własnej osobie. Nie przypuszczałem, że kiedykolwiek postawię jeszcze swoją stopę w obozie. Całe szczęście, że Raymond wreszcie został zdemaskowany. Ja na tym polu niestety zawiodłem. Dzięki twoim zapiskom w końcu odkryliśmy machlojki Raja. Wprawdzie trochę to trwało, ale koniec końców mnie i Iranowi udało się udaremnić jego plany. Czyli to ty jesteś tym gościem, który w pojedynkę sprzeciwił się Rejowi. Niezły popis odwagi, kolego. Tak. Dokładnie. Na szczęście miałem pomoc. Każdy człowiek potrzebuje pomocy. To nie powód, żeby umniejszać swoje zasługi. O, w porządku, koleżka chyba jest. Gdzieś ty był przez cały ten czas. Cóż, najwyraźniej wiedziałem za dużo o ciągotach Raymonda. I popełniłem błąd, dzieląc się tym ze światem, nie zważając na konsekwencje. To dlatego uciekłeś na bagna. Nie był to zbyt mądry pomysł, bo zostałem tam zaskoczony przez zabójcę Reja. Musiałem więc się ulotnić, żeby obmyślić jakiś plan. Przebiłem się siłą przez tę wielką jaskinię i po prostu wszedłem przed siebie.
Kiedy już mi coś przyszło do głowy, wróciłem tam, żeby wtajemniczyć Hektora w tę sprawę. Ale przejście do jaskini zostało zawalone. Trzęsienie ziemi musiało je zasypać. I przez cały ten czas po prostu starałem się nie zginąć. Okej. Brzmi naprawdę nieprzyjemnie. Ale w jaki sposób tutaj wróciłeś? Jak już pewnie wiesz, wczoraj znowu miało miejsce trzęsienie. A, no tak. Niedługo później pojawiła się ta wielka horda orków. To oczywiste, że wziąłem nogi za pas i uciekałem co sił. Ku mojemu szczęściu jaskinia nie była już zablokowana i praktycznie wbiegłem prosto w Hektora. W takim razie mogą mówić o prawdziwym farcie. Trochę tak. Gdyby nie ty, orkowie dawno by ich stratowali. Wiesz, raczej tak naprawdę odroczyłem jedynie naszą śmierć o kilka dni. Naprawdę myślisz, że wyjdziemy stąd żywi? To ja w to wierzę. Nie masz pojęcia, ilu ich jest. Ich armia jest gigantyczna. Ja w to wierzę, stary. Przekonamy się. Tak jest. Co to za łuk? Zabrałem go jakiemuś orkowi. O. Można mówić o tych bestiach, co się chce, ale znają się na swoim rzemiośle jak mało kto. Ciekawe. Może zechcesz sprzedać ten łuk? A na cóż ci on? Chyba nie chcesz. Chcę być jak najlepiej przygotowany do obrony, kiedy orkowie zaatakują. I wydaje mi się, że ich własna broń nada się do tego w sam raz. No cóż, niby mam jeszcze swój topór, który bądź co bądź jest mi bliższy. Ale możesz zatrzymać swoje bryłki złota. I tak mi się to niczego nie przydadzą. W takim razie, co cię interesuje? A chociażby ta magiczna ruda, którą przywlókł Hektor. Cholera. Chciałbym, żeby Justyn podrasował nimi trochę mój topór. Jeśli przyniesiesz mi 4 bryłki rudy, z chęcią odstąpię cię. Zapomnij, stary. Nie, ja nie jestem łucznikiem. Byłem ciekawy, jak się to dalej potoczy. W ogóle mam tylko jedną cholerną bryłkę. Magia kowalstwa, czekaj, moment, a gdzie to się zapisało? A, magiczna ruda, no. Nie, na razie... Na razie podziękujemy. Znaczy, w ogóle tego nie chcę. Podejrzewam, że to jest chyba jakiś ognisty łuk. O, tu jest też jakiś kuferek, ciekawe. Dobra. Co ty tam robiłeś? Nic. Bez nerwów. Spokojnie. Nie wierzę w to. Nie powinieneś czasem przygotowywać się do ataku orków? Nonsens! Czyżbyś miał mnie za słabiaka? Orkowie tak łatwo się do Olava nie dobiorą, możesz mi wierzyć. Trzeba zająć się stworzeniami. Nadal sprzedajesz swoje bronie? Zgadza się. Trudno, żeby ktoś nie potrzebował broni w tych trudnych czasach. To będzie interes mojego życia. Trzeba było iść na handlarza. Tak. Dokładnie. Teraz masz żniwa. No masz tutaj kozackie bronie, widzę. No ale to no mnie tylko kostury, stary, interesują. Kostury. No. Paski, pas strażnika, pas siły. Dobra. Szkoda, że nie kombuje się ze zbroją strażnika. Okej. Okay. O, ty też masz jakąś skrzyneczkę za plecami. Też. No ciekawi mnie ta skrzynka tam z tyłu, nie powiem. Ale my się chyba skradać nie potrafimy, nie? Zleta strzał, produkcja, medytacja. No nie, nie szczególnie. Chętnie bym tu wbił i sprawdził ten kuferek. No nie, nikt się na razie nie pulta. Dobra. 3 bryłki złota. O kurczę, no to zmienia to postać gry. Shit. Tylko nie wiem, czy się teraz ktoś nie spruje do nas. Co ty tam robiłeś? Nic. Chłopaki, jest git, nie? Jest gicior. Dobra, już nas stać na łuk, ale nie no. Nie. 2 bryłki na ulepszenie amuletu ewentualne. I potem z ile? Z 5 bryłek na pancerz, czy coś takiego? Nie, na razie z, albo broń jakąś. Zobaczymy. Ten kostur mnie ciekawi, znaczy, kurde.
Ja nie zrezygnuję z Kostura, bo on ma zajebistą premię do many, cholercia, no. Wręcz przeciwnie, kupiłbym jeszcze jakiś lepszy kostur. Dobra, zobaczymy, może Mortis będzie miał coś na handel. Cześć, Mortis. Co tu robisz? A, to ty! Mieszam mikstury lecznicze dla kambaczy i Nayati. Nieźle im się dostało od strażników. Jeśli kambacza nie wróci do zdrowia do czasu upadku bariery, to czarno widzę nasz los. Może mogę ci jakoś pomóc? No. Tak, absolutnie. Pilnie potrzebuję dostawy ziół leczniczych. Okej. Dwa lata temu miałem ich jeszcze trochę za domem, ale ci buntownicy wszystko zadeptali. Czyli mam ci załatwić trochę ziół. Ma w plecaku. No, a o czym mówię? Chyba chciałeś mi pomóc. No, mam. Och, chwila. Mam przy sobie jeszcze kilka ziół leczniczych. Mogę spojrzeć? Jasne. Pewnie. Przecież one są już w połowie wyschnięte. Może i wystarczą do zaspokojenia twoich potrzeb, ale ta dwójka wymaga najlepszych środków leczenia. Auć. Ja potrzebuję najświeższych ziół, jakie tylko można znaleźć. Mam jeszcze Podki? Na zbyciu kilka mikstur leczniczych. No. Wybacz, ale nie podam czegoś, co nie zostało uważone z mojej ręki. Poza tym mam przeczucie, że będziesz ich jeszcze pilnie potrzebował. To akurat prawda, ale z tym pierwszym argumentem to... No dobra, zobaczę, czy uda mi się coś znaleźć. Świetnie, najlepiej będzie przetrząsnąć każdy zakątek obozu. Ech, co ja gadam. Prędzej znajdziesz jakiegoś zielarza, który traktował swoją pracę poważnie, niż coś, co się nada. Dobra, stary. Naprawdę jesteś marudą, jak cholera. No ale zobaczymy. Może się uda coś ogarnąć. Najgorsze, że nie mogę się przekimać i się robi noc powoli. No kurna, ziółka mu nie pasują, które miałem. No ja pitole, dobra. No, trzeba tu pogadać jeszcze o tych ścierwojadach. To będzie ciężka rozmowa, coś czuję. Raczej nie będzie zadowolony. Ale a propos jakichś ziółek, może coś tu jest skitrane? Nie? No kurde. No powiem wam, że naprawdę liczyłem tutaj na jakiś zapas. O, cieniostwór nawet jest. Fajnie, że przetrwał. Dobra. Doszły mnie słuchy, że nie pozwalasz zaszlachtować swoich ścierwojadów. A nawet jeśli... To masz problem. Doprawdy? Natalia chce, aby ranni dostali przyzwoity posiłek. A ponieważ jesteś jedyną osobą, która może zaoferować mięso w tej kryzysowej sytuacji... Nie musisz kontynuować. Już wyjaśniłem Natalii, że nic z tego nie będzie. Dlaczego? No przecież nie mogę tak po prostu moich kochanych owieczek zabić. Pękłoby mi serce. Po tym wszystkim, co razem przeszliśmy... Korwin, to są ścierwojady. Zmienia to coś? One też mają uczucia. No, come on. A co z twoimi rannymi przyjaciółmi? No. Wykaraskają się z tego i bez mięsa. To w końcu prawdziwi wojownicy. A gdyby tak tylko jednego ścierwojada... Zapomnij, jeśli choć piórko spadnie im z głowy, gorzko tego pożałujesz. O Jezus. Ja mam mięso, no. Mam trochę mięsa przy sobie. Może to wystarczy Natalii. Dzięki Adanosowi. W takim razie zostaw moje owce w spokoju. No ja nie mam serca, żeby mu to robić. Ja wiem, że to skończy się rozlewem krwi, że on się rzuci na nas. Nie chcę go zabijać, no. Kurna, to mam wrażenie, że muszę wybierać między mniejszym złem a większym, nie? No ja mam duże zapasy, nawet mogę spokojnie całe smażone mięso oddać, to mi wystarczy. Na spokojnie. Ale boję się, że Natalii to nie wystarczy. Wiecie co jeszcze na koniec tego odcinka? O tutaj, a to cholerny chwast. O Jezu, jeszcze chciałbym właśnie zakończyć to zadanie, więc pójdziemy. No w mordę kopane, nie ma tutaj. Cholera, nigdzie ziółek świeżych nie widzę. Oj! A zapomniałem, że tu odprawa jakaś miała być.
się wystraszyłem. Dobra, to jeszcze zobaczymy tą odprawę. Na pewno znajdziesz chwilkę, prawda? No tak. Ech, co mam zrobić? Trenuję razem z Kylem wszystkich zdolnych łuczników i kuszników. Mhm. Jednak brakuje mi tu kilku moich ludzi. Po prostu rozpłynęli się w powietrzu. Kto? Nie mam pojęcia, czy nie dotarli do obozu w jednym kawałku, czy zwyczajnie się gdzieś obijają po kątach. Marik pewnie. Tyle, że ja nie mogę się stąd ruszyć, dlatego od teraz ty zatroszczysz się o to, żeby przyprowadzili tu łaskawie swoje cztery litery. No dobra. O jakich ludziach mowa? Pierwszym jest Tim. Podczas ataku przebywał jeszcze przed obozem, więc bardzo możliwe, cholera, że dorwali go orkowie. Mimo tego wyglądaj za nim. Potem mamy Quentina. Jakiś czas temu odprawiłem tego drania na zewnątrz, ponieważ nie potrafił ani na chwilę trzymać łap przy sobie. Okay. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby bezwstydnie wykorzystał naszą sytuację i plądrował właśnie kilka kufrów. Marika tak samo nie widziałem od czasu ataku. Chociaż ostatnim razem przesiadywał przy ognisku w obozie. Możliwe, że obleciał go strach i zaszył się w jakimś kącie. Marika już znalazłem. I na koniec został jeszcze Mike, wyjątkowo leniwy typ. Jeśli on chce, żeby go nikt nie znalazł, to nie ma na niego mocnych. Ale teraz to już twoje zmartwienie. Jest jeszcze ktoś, kto nie daje sobą kontrolować? To by byli już wszyscy. Jak dla mnie, mamy aż nadto nierobów. To prawda. Dopilnuj, żeby zaszczycili nas swoją obecnością przy treningu. Postaram się. Co do A, dobra. Muszę pewnie pogadać najpierw z Marikiem. Mogę z wami potrenować? Pewnie. Powiedz po prostu, czego chciałbyś się nauczyć. Dobra. Posługuję się bronią... Aha, jednoręczna, no tak. Nie, na razie za to podziękuję. Dobra. Czekaj, jest jeszcze jeden problem. Co jeszcze mam zrobić? Jest nas tu za dużo, żeby efektywnie trenować. Przykre. Tylko jak ja mam zmienić ten stan rzeczy? Nie wiem. Ale jeśli ci coś przyjdzie do głowy, nie wahaj się tym ze mną podzielić. No dobrze. Dobra. Dobra. Brak miejsca na treningi. Mimo wszystko znajdę dla nich odpowiednie miejsce. No tak, teraz obóz jest zamknięty, więc zrobiło się ciasno. Jest tu odprawa. Myślałem, że to się... Poczekajcie z tą odprawą na razie chwilę. To znaczy w przyszłym odcinku tą odprawę załatwimy. Chciałbym jeszcze zobaczyć tą akcję z tym mięsem, nie? Czy uda się to ogarnąć? Hej ty! Oto twoje smażone mięso. Skąd ty je wytrzasnąłeś? Nie wygląda na specjalnie świeże. Ale cóż, lepszy ryc niż nic. Zatem nie znalazłeś w sobie odwagi, żeby przemówić Corwinowi do rozsądku? Nieważne. Dzięki oczywiście za fatygę. Dostarczyłem Natalii mięso, okej. Znaczy, no od razu ogarnęła temat. A zobaczmy teraz, jakbyśmy spróbowali przemówić do rozsądku. Ile tu dostaliśmy expa? Dobra, jesteśmy z powrotem. Nie wiem, 300 dostaliśmy expa, czy 500? Już ciężko mi powiedzieć. Spróbujmy. W takim razie będę musiał przemówić ci do rozumu. Jeśli twierdzisz, że musisz to zrobić za wszelką cenę, naprawdę miałem cię za lepszego człowieka. Dobra, jesteśmy z powrotem. Na górę. Tak jest. Fala płomieni. Dokładnie. Wypad. Okej. Okay. Czekajcie, nie chcę mu robić krzywdy. No wyciągnij broń. Nie chcę go zabić spelem. Więc może tak po prostu to załatwimy. Boski młot, spoczko. Nic więcej tutaj nie masz. Surowe mięso świeże. No dobra. Czyli jednak jest różnica. Łuk, myśliwskie jabłuszko, spoczko. Specjalnie pewnie do tego zadania dodane to świeże mięsko. Zabrałeś mi wszystko, co było mi bliskie. Czym sobie na to zasłużyłem? No nie, no.
No nie mogę mu tego zrobić, no. Okej, okay, stchórze, ale nie zrobię tego mu. No, nie. Nie ma opcji. Nie, tak nie może być. Czekajcie. Zawsze to samo. Dobra, jesteśmy z powrotem już z tym mięskiem, z tych biednych ścierwojadów, tylko trzeba je podsmażyć. No jest różnica teraz, ale robimy to dla samej formy ciekawostki, nie? Hej! Dostaliśmy normalnie 500 expa, jak ją chcieliśmy oszukać. Zobaczmy teraz. Oto twoje tysiące mięso, wow. Prosto ze ścierwojadów Korwyna. Czyli dałeś nauczkę temu palantowi? Doskonale. Mam nadzieję, że Korwyn nie sprawił ci wielkich problemów. Cóż... Dzięki pożywnemu mięsnemu posiłkowi obaj wkrótce znowu staną na nogi. Dziękuję, że tak angażujesz się w dobro naszej wioski. Chętnie bym ci coś dała w zamian, ale... Niestety nic przy sobie nie mam. Nie szkodzi. W tych dniach musimy trzymać się razem. Choć muszę przyznać, że czuję się trochę rozczarowany. Trochę tak. Ale powiem wam, no nie, no czuję się źle z tym. A może ten czekajcie, rośliny dla, no właśnie, Mortis, może te potki zrobi lepsze. Wiecie co? I może im pomożemy. Nie chcę zabijać tych ścierwojadów. Jezu, on jest zdruzgotany. Nie chcę mu robić takiej krzywdy. Nie, to by było wciul nie w porządku. Wczytamy sobie i kurde, nie, zostawimy go w spokoju z tymi ścierwojadami. No, i na tym sobie zakończymy ten odcinek. No nie, może to jest, może okazuje zbyt miękkie serce. Ech, dla niego, jeszcze ten cieniosfór tak samo się rzuca na nas. Nie, skupmy się na potkach, no. Mortisa, no. To zadanie może na razie go nie róbmy, wiecie co? Dopóki nie ogarniemy ziółek na potki. Tak, bo jak się okaże, że tych ziółek nie ogarniemy, no to wtedy no nie będzie wyboru. Na dzisiaj to tyle, także wpadajcie do opisu pod filmem, trzymajcie się i na razie.